Właśnie, czy ja mogę też jeden? Że jesteś taką kurwą, że tamta blondyna nawet się zamknęła. Witamy w kolejnym Roast Battle No Limits. Jury w uzupełniającym się składzie. Ten w czapce, Bartosz Zalewski. Ten w okularach, Mieszko Minkiewicz. Ten, co też jest w poprzednich odcinkach, Sebastian Rejent. W tym odcinku rywalizować będą synonim bezdomnego Zbychu Grabowski oraz Łukasz Wolski. Sprawdźmy zatem tabelę. Pojedynek ten wyłoni ostatniego ćwierćfinalistę. Słuchajcie, kamień, papier, nożyce przygotowane. Ja zaczynam. Bardzo mi się to podoba. Mógłbyś być facetem Marty. Łojo, szykuj się. Panowie, szybki kamień, papier, nożyce. Gotowi? Kurwa, nie słyszałem. Dajcie mu zacząć. Trzy, cztery, tak? Zaczyna! Biegnie brawa! Przed wami Zbychu Grabowski, Łukasz Wolski! Zbychu Grabowski, Łukasz Wolski, proszę. Dobra. Wsią. Nie. Witam szanowną publiczność. Witam szanowne jury. Ty kurwo. Ja nie będę ukrywał, że Łukasz Wolski jest kurwa. Ja nie będę tego ukrywał, bo po to tu jestem. Aby dać świadectwo prawdzie. Człowiek, żebyście wiedzieli, z czym macie do czynienia. Łukasz Wolski. Ledwo mi to przez gardło. Ale Łukasz Wolski, proszę państwa. Łukasz Wolski, żadnych praw. Łukasz Wolski jest taką kurwą, że nie płakał po śmierci Mufasy. Ale to, drodzy moi, to jest nic. Łukasz Wolski, żadnych praw. Łukasz Wolski, proszę państwa, jest taką kurwą, że przy nim Paweł Kukiz wygląda na uczciwego obywatela. Wszystko prawda. Ja nie będę mówił, że Zbychu Grabowski jest pierdolonym lebrem, a on jest kurwa tak leniwy, że nawet kluski leniwe je kurwa zimnej należąco. On jest kurwa tak leniwy, że mu zdiagnozowali grupę krwi L4. On jest kurwa tak leniwy, że nawet mocz potrafi utrzymać dłużej niż zatrudnienie. To są fakty, proszę państwa. On nie żartował, kurwa przeczytał moje bio, ja pierdolę, jakby kurwa zle na przygotowanie. On nie wygląda, bo to jest taka, nie wygląda. Łukasz Wolski, żadnych praw, proszę. Łukasz Wolski jest takim pijakiem. Jest takim pijakiem, że ostatnio z urodzin do mieszkania wrócił nie Uberem, a BlaBlaCarem. Łukasz Wolski jest takim pijakiem, ale jest takim pijakiem, proszę państwa, Łukasz Wolski, żadnych praw, jest takim pijakiem, że jak usłyszał, że ja zapisuję się na MMA, to myślał, że się zapisuje ze mną na mieszanie mocnych alkoholi.
Ja nie będę mówił, że Zbychu jest jebanym grubasem. Ale jak ostatnio leciał Ryanairem, to kazali kupić dwa bilety, dwa miejsca, to na którym siedział i rząd dalej. Ja nie będę mówił, że jest jebanym grubasem. Ale to sprawdzę. A jak ostatnio wyciągnął kulkę bawełny z pępka i ją pierdolnął, to się tym koty później bawiły? Ja nie będę mówił, że jest jebanym grubasem i biedakiem, ale on wygląda jak bezdomny, który naprawdę przejada wszystkie wyżebrane pieniądze. A więcej faktów w faktach po faktach. Jakby kurwa wówczas na faktach. Ja na końcowy żart o tym chciałbym zanimować was, droga publiczności. Ja będę mówił, Łukasz Wolski jest tak głupi, a wy będziecie odpowiadać, jak głupi. Możemy spróbować? Okej. Okay. Łukasz Wolski jest tak głupi, że nie zdał testu na COVID. Łukasz Wolski jest tak głupi, że myśli, że te dania gotowe od Jędrusia to dieta pudełkowa. Nie? Łukasz Wolski jest tak głupi, że myśli, że serial Psi Patrol to jest o straży miejskiej. Możesz się poddać, kurwa. Mi nie zależy, stary. Mi nie zależy. Ja tu przyjechałem dla fanów, stary. To już? No, ty jeszcze masz jeden. Aha, ja myślałem, że dalej wymieniam, kurwa. Ja mam czas, dajemy... Ja nie chcę mówić, że Zbychu jest bezdomny, ale to jest jedyna osoba, która na Facebooku w rubryce adres ma wpisane to skomplikowane. Ja nie chcę mówić, że Zbychu jest bezdomny, ale jak mu kiedyś powiedziałem, że mieszkałem 5 lat w Holandii, to on się wkurwił i powiedział, a on, ja mieszkałem 10 lat w pustostanach Zjednoczonych. No weź jeszcze ten z dom powiedz, bo mi to bawi. Dom. A nie, to powiedz cały. Powiedz. Zbychu Grabowski popłakał się kiedyś na koncercie Filharmonii, bo zagrali dom. Dom. Wielkie brawa, tak jest! Zbychu Grabowski, Łukasz Wolski. Co za pojedynek! Boże drogi. Bardzo fajnie. No słuchajcie, to chyba ciężka decyzja, ale tak, to... Tak, mamy pierwszy raz chyba przypadek, gdy były porządne żarty. Nie, nadmienię też, że Zbychu jesteś naprawdę wielką osobowością, gdyż ona nie, bardzo tak ekspresyjną i też właśnie dużo poszło tam w około występowe rzeczy, prawda? Zauważyłeś? Tak. Dobry jest! Dobry. Na mnie tego nie rób. Podobało ci się, jak psychologicznie zagrał, że przyjechał dla fanów? Jak? Kurwa, nie ma fanów. Nie, dla fanów chyba, dla jednego fanu, jaki jest. Ale kwestia jest taka, że to były świetne żarty po prostu i tutaj, choć przyznam, że ty strasznie hypowałeś, nie? Hypowałeś i nie wszystkie one były godne tego hype'u. Tak jest, zgadza się. Dziękuję. Ale no i trochę zmieniłem zdanie, bo mi przyznał rację. Sebastian? Łukaszu Wolski, bo ty tak cały czas mówisz, że ty nie chcesz powiedzieć. A cały czas gadasz, nie? Bo jestem kurwą. Właśnie, czy ja mogę też jeden? Że jesteś taką kurwą, że tamta blondyna nawet się zamknęła.
Ja myślę, że mamy żart wieczorem. Przyciąganie grawitacyjne kurestwa było zbyt duże. To rzeczywiście, to moim zdaniem była najlepszy pojedynek w tej pierwszej połowie. I będzie ciężki wybór, ponieważ jak Zbychu, tak, zacząłeś zajebiście, to później widać, że tam się powoli wypalałeś pod koniec, nie? Mówisz, że z kardio u niego jest problem. Tak. Takie interwały Zbychu robiłeś dzisiaj, nie? Czyli ciężki pojedynek odnosił się do jego masy też. Dobra, Korbel, ty nie próbuj. Tam... Ty dokładaj na początku, jak pod koniec wchodzimy, to tam już nie dokładaj. A tak, mam jeszcze zapisane, że fajna odbitka na początku, ale już zapomniałem, co to znaczyło, więc... A, że to jest fakt i że to prawda, że to mówili. No to cofam. A, ale Zbychu też miał z Pawłem Kukizem żart. A dzisiaj jeszcze chyba taki nie padł, nie? Nie padł jeszcze. A to dość świeża. Tak, ale one się źle zestarzeją. Tak, bo my myślimy o tym, co jutro będzie z jak tym żartem dalej. Wszystko trzeba zawsze myśleć o wieczności. No dobrze, Mieszko. Elegancko, bardzo fajny pojedynek. Bardzo mi się podobała wasza szczerość, chłopaki. Oddaj głos od razu. Że Wolski nie wypierał się swojego kurestwa. Bardzo fajnie. Nawet się kłaniał, nie wiem, czy widzieliście. Zbychu mówi, Wolski jest taką kurwa, Wolski tak, proszę państwa. To o mnie mowa. Zbychu, masz fenomenalne tutaj podawanie i osobowość, tak jak mówił Zalew, natomiast moim zdaniem Wolski ma troszkę lepsze żarty po prostu, no bo kurwa, tutaj było paru kandydatów dla żartu wieczoru. Mi się bardzo podobał ten z kulką bawełny w pępku, że się tym koty bawił. Bardzo fajne. No i oczywiście trylogia, że Wolski nie powie, bardzo spoko, elegancko. No, ciężka sprawa, treści, forma, ale no... Myślę, że zaraz się tutaj zdecydujemy. Głosujemy? Dobrze. Głosujemy, tak, tak, tak. Ja za Łukaszem Wolskim. Brawo, Łukasz Wolski, jeden punkt, tak jest. Ja również oddaję swój głos na Łukasza Wolskiego. No to przegłosowane, Łukasz Wolski. Ale jest, ale wiesz, Kunikiewicz? Ale ja chciałem zaznaczyć, że ja również na Łukasza Wolskiego. Nie, ale czy możesz Zbychu hajpować po prostu Łukasza w następnej rundzie? Po prostu tu z nami być i... Ja ci mogę nawet swój dres dać, jak... Zajebiście, słuchajcie, nie możemy... Biegu brawa, tak jest! Zbychu Grabowski, poszli wstępnie! Zbychu Grabowski! Łukasz Wolski przychodzi! A więc Zbychu Grabowski nie jest już tylko znany z tego, że odpadł z Idola. Zostawcie suba, aby nie przegapić kolejnego odcinka Rose Battle. Myślisz, że ty byś dał radę na Rose Battle? Napisz swój żart w komentarzu.